Wrzuć cytrynę do gotujących się jajek. Jak już raz tak zrobisz, to będziesz stosować tę metodę już na zawsze. Dotychczas pewnie znałeś sposób, który polega na dodaniu łyżki octu podczas gotowania. Jednak okazuje się, że zwykle wyparowuje on do czasu ugotowania. Dlatego dodaj cytrynę do jajek. Dodanie plasterka cytryny pomaga w obieraniu, ponieważ kwas zawarty w cytrynie osłabia skorupkę jajka. Jajka gotuje się w całości z plasterkami cytryny, następnie zdejmij je z kuchenki. Pozwól im trochę ostygnąć i obierz je jak zwykle. Zobaczysz, że obieranie jajek na twardo jest o wiele łatwiejsze po zastosowaniu cytryny. Korzystanie z którejkolwiek z tych metod działa, ale jeśli wolisz jajka ugotowane na twardo niż na miękko, zawsze dodawaj do nich plasterek cytryny. Możesz teraz pożegnać się z frustrującymi doświadczeniami z obieraniem i powitać szybszy, bardziej wydajny sposób. Wlej do jajek sadzonych wodę. Jajka sadzone jeszcze nigdy nie były tak idealne. Żółtka będą płynne, a białka idealnie ścięte. Weź patelnię i postaw ją na średnim ogniu. Na patelnię wrzuć trochę masła klarowanego. Równomiernie rozprowadź masło, poczekaj aż się rozpuści. Następnie wbij kilka jajek na patelnię. Smaż je jak dotychczas. Najlepiej przez około 3 minuty. W tym momencie zazwyczaj je przewracać na drugą stronę. Jednak teraz weź trochę wody w dzbanku. Po czym jednym ruchem wlej ją na patelnię. Na samą górę jajek. Następnie weź pokrywę i przykryj patelnię. Gotuj jajka przez kolejne 3 minuty. Następnie zdejmij pokrywkę i podawaj według uznania. Ten trik sprawia, że żółtko pozostaje płynne. Jajka są zawsze słoneczną stroną do góry, a białka są dobrze usmażone. Ten trik sprawi, że smażenie jajek sadzonych nigdy nie było łatwiejsze. Smażę jajka na wodzie. Już dawno przestałam je smażyć na oleju. Dzięki temu dużo zyskałam. Jeśli smażysz jajka na oleju lub na jakimś tłuszczu, przestaniesz to robić, jak tylko obejrzysz ten film. Smażenie jajek w wodzie jest proste i mam mniej bałaganu. Jest to też zdrowsze, co dla wielu osób jest ważne. Na samym początku uszykuj sobie patelnię i wlej do niej około szklanki wody, tak żeby było zakryte dno patelni. Włącz kuchenkę, aby woda zaczęła się gotować. W międzyczasie uszykuj jajka. Wbij najpierw jedno do miseczki, a potem drugie. Jak już woda się zagotuje, dodaj dwie łyżki octu. Zamieszaj wodę z octem. Ocet jest idealny do przygotowywania jajek w wodzie. Teraz przelej jajka na patelnię, pozostaw je na patelni przez kilka minut. Białko musi się dobrze ściąć, zajmie to chwilę. Jak zobaczysz, że jajka są już gotowe, wyłącz kuchenkę. Wyjmij je i przełóż na talerz. Jedyne co ci teraz pozostało, to przyprawić je tak jak lubisz najbardziej i zjeść. Mam nadzieję, że spróbujesz tego triku i będziesz tak samo jak ja zadowolony. Ten przepis oszczędzi ci sporo czasu w wielkanoc. Na blaszkę z piekarnika wbij jajka. Następnie wstaw do piekarnika nagrzanego do 200 stopni na 15 minut. Po tym czasie wyjmij jajka, przetnij je za pomocą noża. Będą lepiej odchodzić od blaszki, i przenieś je do blendera. Do jajek dodaj duży kawałek wędzonego łososia oraz dwie duże łyżki serka śmietankowego. Na koniec dodaj pokrojony szczypiorek. Całość zblenduj na jednolitą masę. Przełóż ją do rękawa cukierniczego. W garnku ugotuj jajka na twardo. Następnie obierz ze skorupki. Za pomocą cienkiego nożyka wytnij wzór zygzaka. Nożyk nie powinien ciąć na wylot. Zrób to dookoła jajka. Następnie zdejmij jego górną część. Nie wyrzucaj jej, bo przyda się później. Marchewkę o dużej średnicy potnij w plasterki. Za pomocą małego nożyka wytnij z nich taki kształt jak na tym filmiku. Z jajka za pomocą łyżeczki wyjmij lekko żółtko. Wykrojone z marchewki łapki włóż pod jajka. Następnie wyciśnij z rękawa cukierniczego pastę. Nałóż na nią górną część jajka. Resztki marchewki włóż do pasty tak, aby przypominały dzióbki. Przygotuj również kilka kulek pieprzu, zrób z nich oczka. Tak prezentują się urocze wielkanocne kurczaczki z pasty jajecznej. Pięknie prezentują się na stole, a dzieci je uwielbiają. Są pyszne i wywołują sporo uśmiechu u każdego gościa. Moja babcia kiedyś tak sprawdzała jajka. Patrzyła, które się kręci, a które nie. Miała potem swój powód. Brała trzy jajka. Trzymała po jednym w każdej dłoni, trzecie układała pomiędzy nimi jajko, które się kręciło, odkładała do jednego pojemnika, a jajka, które się nie kręciły, kładła do drugiego pojemnika. Zdradzę ci w dalszej części, co to oznaczało. Teraz, już mało kto tak robi, ja nauczyłam się od niej jeszcze innego sposobu. Wiem, jak sprawdzić, które jajko jest świeże, a które stare. Jeżeli mam kilka opakowań jajek w lodówce, mogę wybrać z których zrobić jajecznicę na śniadanie, wystarczy mi do tego szklanka wody. Wkładam do niej jajko i patrzę co się stanie. Przygotowałam trzy szklanki. Wlałam do nich wodę. Pokażę ci jak jajko może się zachować w wodzie. Jajko po włożeniu do wody może opaść na dno szklanki. W innym przypadku może pływać na powierzchni wody. Co to oznacza? Świeże jajka opadają na dno. Najświeższe leżą poziomo na dnie. Kilkudniowe unoszą jeden czubek wyżej. Dwu i trzy tygodniowe jajka unoszą się na środku wody. Najstarsze jajka nie utoną, unoszą się cały czas na powierzchni. Natomiast trik z kręcącymi się jajkami babcia wykorzystywała, kiedy kura siedziała na jajkach. Babcia zostawiała jej jajka, które się kręciły. Z nich miały się wykluć kurki. Te drugie, które się nie kręciły, zabierała do domu. Ten sposób sprawi, że z jednego jajka zrobisz ich kilka. Pewnie jesteś zaskoczony, jak to w ogóle możliwe. Już pokazuję, jak to zrobić. Będzie smacznie i tanio. Weź jedno jajko i włóż je do zamrażalnika. Najlepiej na 24 godziny. Po tym czasie wyciągnij je z zamrażalnika. Obierz skorupkę tak jak to robisz zazwyczaj przy ugotowanym jajku. Jajko po obraniu wydaje się całe żółte. Nie stresuj się, tak ma być. Weź deskę do krojenia i pokrój jajko w paski. Przygotuj patelnię i rozgrzej ją. Następnie na tak przygotowaną patelnię dodaj masło. Kiedy masło się roztopi, to jest idealny moment na usmażenie jajka, a raczej jajek. Włóż na patelnię każdy kawałek jajka, jaki wcześniej pokroiłeś. Jak widzisz, z jednego jajka powstało nam kilka jajek. Poczekaj aż się usmażą. Zdejmij je z patelni i możesz śmiało je jeść. Dobrą propozycją będzie tost z jajkiem. Wygląda pięknie, a smakuje jeszcze lepiej.